Czy masz świadomość? Zakładając nawet najbardziej optymistyczny scenariusz, według którego przyrost ludności na świecie zostanie zatrzymany, a liczba ludzi pozostanie taka sama, trudno wyobrazić sobie świat, w którym ludzie rezygnują ze swoich ambicji posiadania, ograniczają swoje potrzeby i przestają być samolubnymi egoistami. Marek Lechowski. Jednak rzecz w tym, że jesteśmy zależni od przyrody, tak samo jak 300 tysięcy lat temu, a jedynie myślimy, że nie jesteśmy. Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi mieszka w miastach i miasteczkach, gdzie jest oferowanych wiele dóbr natury. Tyle, że miasta nic nie produkują, ale są po prostu centrami handlu, dobrami fizycznymi lub cyfrowymi. Źródłem wszystkich prawdziwych dóbr jest natura. Niezależnie od tego, czy są to rzeczy z tworzyw sztucznych, drewna, metalu, czy też cokolwiek innego. Wszystko pochodzi z natury, a my w przyszłości traktowaliśmy przyrodę tak, jak gdyby była czymś, od czego tak naprawdę nie jesteśmy zależni, dlatego nie dbaliśmy zbytnio o nią. Peter Wolin, jestem fanem dzikości. Możemy przywrócić równowagę ekologiczną, uzdrowić biosferę i tak dalej. Innymi słowy, zacząć żyć zgodnie z posiadanymi zasobami, ale nie na niespłacany kredyt, jak to czyniliśmy przez ostatnie pół wieku. Jeśli poddamy eksterminacji 200 milionów najbardziej rozrzutnych i marnotrawnych osobników naszego gatunku. John Brunner, Ślepe Stado. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tego tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Marek Lechowski, autor książki Czy jest nas za dużo? Dzień dobry panie Marku. Dzień dobry panie Rafale, dzień dobry Państwu. Na świecie żyje już 8 miliardów ludzi. Panie Marku, czy jest nas za dużo? Tak, czytuję pan tytuł mojej książki i przyznaję, że ten ostatni cytat też był dosyć ekstremalny. Ja bym powiedział, że pytanie jest oczywiście bardzo trochę absolutne i trochę trudno na nie odpowiedzieć wprost. Dlatego postaram się być bardziej dyplomatyczny i powiem, to zależy. To zależy, jak chcemy żyć na Ziemi. I teraz zakładając, że chcemy powielać wzory mieszkańców Ameryki, którzy są dla nas pewnym wzorem konsumpcji. Chcemy mieć duży dom na przedmieściu, kilka samochodów, na wakacje wyjeżdżać gdzieś indziej niż na przedmieścia. W takim wypadku, jeżeli przyjmiemy ten wzorzec, który znamy, wydaje się, że tych zasobów, które mamy na świecie, może nie wystarczyć dla wszystkich. Może nie wystarczyć dla wszystkich, którzy chcieliby żyć tak jak przeciętni Amerykanie. Amerykanie w sensie, to precyzuje, obywatele Stanów Zjednoczonych i rozumiem, że ta klasa średnia i bogatsza. Tak, to mam oczywiście na myśli, chociaż nawet ta klasa średnia niższa ma też znacznie wyższe standardy niż przeciętni ludzie w innych krajach. Więc wracając do pytania, wydaje się, że przy tym założeniu, że dalej naszym wzorcem jest konsumpcja amerykańska, tych zasobów może być trochę za mało na nas wszystkich. Tak jak pan zresztą podkreślił, obecnie mamy na świecie dwa podstawowe trendy. Jeden trend to jest wzrost ludności, którego dynamika maleje, a z drugiej strony mamy wzrost konsumpcji. Ta dynamika związana z wzrostem ludności jest przede wszystkim kształtowana przez kobiety. Kobiety w krajach biednych mają dzieci więcej. Kobiety w krajach, w których edukacja kobiet jest rozwinięta, mają dzieci mniej. Ale z drugiej strony ich ambicje i aspiracje materialne są większe. Więc z jednej strony mają mniej dzieci, ale chciałby więcej posiadać, co z punktu widzenia
zasobów na Ziemi jest w pewnym sensie obojętne. Znaczy, jeżeli jeden czynnik maleje, no to drugi rośnie. W swojej książce przytaczam taki przykład, który chyba bardzo obrazowo to pokazuje, że biorąc pod uwagę obecny przyrost naturalny, co roku przybywa na świecie 81 milionów ludzi. I to jest różnica, to jest bilans, czyli to jest różnica między zgonami i urodzeniami. Jeżeli pan sobie weźmie pod uwagę tą liczbę 81 milionów, to jest mniej więcej populacja Niemiec. Czyli co roku przybywają na świecie takie drugie Niemcy. No i wygląda to jakby źle. Trochę lepiej wygląda to, nie wiem czy lepiej, inaczej wygląda to wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że ten przyrost oczywiście będzie następował głównie nie w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, ale w Afryce i w Azji. A tam żyje większość ludzi, którzy jest na dorobku i ich obciążenie dla środowiska jest oczywiście odpowiednio mniejsze, jest dużo mniejsze niż przeciętnego Amerykanina czy mieszkańca Stanów Zjednoczonych. No i naukowcy, którzy zajmują się ekologią i obciążeniem naszej cywilizacji dla środowiska, jasno wskazują, że największym obciążeniem dla środowiska są ludzie zamożni, czy wręcz bogaci. Wiem, że brzmi to trochę marksistowsko, ale tak wygląda stan wiedzy i nawet jest to zgodne z naszą intuicją. Czyli jednym słowem za dużo problemem nie jest liczba ludzi w najbiedniejszych krajach na świecie. Ich nie jest za dużo, tylko za dużo jest tych najbogatszych krajach na świecie. Z punktu widzenia wykorzystania środków, to obciążenie dla środowiska przeciętnego Amerykanina jest wielokrotnie większe niż przeciętnego mieszkańca Indii, czy przeciętnego mieszkańca Pakistanu, czy w końcu przeciętnego mieszkańca Nigeru, który jest państwem, gdzie populacja rośnie bardzo szybko. Pana zdaniem, jak wielu ludzi może utrzymać dzisiaj Ziemia? Moje zdanie jest oczywiście bardzo ważne, ale wolałbym podeprzeć się jednak statystyką. Patrzyłem, które z przewidywań czy prognoz dotyczących liczebności populacji na Ziemi są najbardziej uważane za najbardziej trafne i według Uniwersytetu Oxford, takiej publikacji World Population and Human Capital in the 21st Century, autorzy tej publikacji uznali, że najbardziej trafne są przewidywania ONZ-u. Do tej pory były bardzo trafne. I otóż według tych przewidywań ONZ-u z 2022 roku, w 2050 roku będzie nas na Ziemi między 9,4 a 10 miliardów ludzi. Obecnie, przypominam, jest nas 8 miliardów. Na 2100 rok przewidywania według tego samego źródła to już 12,5 miliarda. Nie sądzę, żebyśmy się jeszcze przy tej liczbie pozabijali nawzajem, natomiast na pewno spowoduje to jeszcze większe obciążenie dla środowiska. Pewnie będziemy żyli troszkę tak, jak żyjemy obecnie, czyli mniejszość nas nie będzie się musiała martwić o nic, ale ta reszta, która żyje w trochę mniejszym dostatku, będzie się musiała martwić o wodę i jedzenie dla swoich bliskich. I będzie myślała o tym, jak zmienić swoje miejsce na bardziej przyjazne. Czyli mówimy o migracjach. Do bram zachodnich twierdz pewnie będą pukali coraz bardziej liczni imigranci. Jedni z nich, większość z nich to będą imigranci czy emigranci ekonomiczni. No i pojawili się już i będzie ich coraz więcej, imigranci klimatyczni. Oczywiście wzrost zaludnienia w niektórych krajach może spowodować napięcia, bo coraz więcej będzie walczyło o coraz mniejsze zasoby.
Mam nadzieję, że nie dojdzie do takich konfliktów, które opisuję w swojej książce i które miały miejsce w latach 90. w Rwandzie i Burundi, gdzie podczas zamieszek, konfliktów w ciągu kilku dni zginęło 800 tysięcy ludzi. Była to walka między Tutsi i Hutu. No i sposób rozwiązywania tego konfliktu wynikających ze zbyt dużo ludzi, ze zbyt wielu osób do zbyt niewielu zasobów był dosyć okrutny, bo jak pan pamięta, jedni drugich zabijali maczetami. Żeby kogoś zabić maczetą, trzeba naprawdę włożyć dużo wysiłku i trzeba być bardzo, bardzo zmotywowanym do tego. A biorąc pod uwagę, że ten wzrost ludzi na ziemi będzie odbywał się przede wszystkim w Afryce i w Azji, no wydaje się to jednakowoż dosyć prawdopodobne. No właśnie, to pan mi przypomniał moje dylematy na poziomie jakiejś refleksji tego, co nas czeka w przyszłości. No bo te kilkaset milionów ludzi, którzy będą uciekać z Afryki, bo temperatura będzie wzrastać, już abstrahując od tego, kto jest odpowiedzialny za wzrost, za kryzys klimatyczny, ale po prostu ci ludzie będą uciekać ze środka Afryki, z południa, do góry, do nas, do Europy. To jak pan myśli, co my zrobimy, jak oni staną u naszych bram, jak to pan zaznaczył? No tutaj nie trzeba wielkiej wyobraźni, bo to się już dzieje i widzimy, jakie są reakcje. Jeżeli pan mówi o Europie, no to mamy tu bardzo różne reakcje. Mamy kraje, które przyjmują tych imigrantów w mniejszym lub większym stopniu. Też pewnie moralne zobowiązanie wynikające z posiadania dawnej kolonii wpływa na ten stopień przyjmowania tych imigrantów. Natomiast w wypadku Polski, która jest krajem bardzo homogenicznym etnicznie, religijnie, no to mamy zasadniczy problem z imigrantami. Oprócz oczywiście uchodźców z Ukrainy, ale to zupełnie inny case. No wszyscy inni raczej nie są, może nie przyjmowani, ale powiedzmy, asymilacja imigrantów w Polsce jest pewną trudnością. Natomiast ten problem tak czy inaczej musimy jakoś rozwiązać. I takim jednym z pomysłów jest w ogóle utworzenie w strukturach ONZ komórki do spraw migracji, które to migracje będą rosnąć i wymagają pewnie jakichś uregulowań na szczeblu międzynarodowym. Acz, jak pan wie, ostatnio świat się zmienia i trochę się polaryzuje i ten problem schodzi zdecydowanie na drugi plan. Ja nie ukrywam co. Jestem mniejszym optymistą, że załatwimy to w sposób humanitarny, ale myślę, że to już jest rozmowa na inny temat, inny podcast. Zacytuję pana słowa z książki. Wydaje się, że sedno całego problemu wzrostu populacji ludzi na Ziemi nie polega na samej bezwzględnej liczbie ludności, ale raczej na oczywistej konstatacji, że jeżeli nas, ludzi, będzie więcej, to czegoś innego musi być mniej. Proszę o wyjaśnienie. No i tu oczywiście miałem na myśli, może nie jest to takie oczywiste, miałem na myśli oczywiście naturę. Do tej pory nie udało nam się rozwiązać tego podstawowego konfliktu, czyli jeżeli rośnie populacja ludzi, to dzieje się ona kosztem natury, kosztem fauny i flory. Nie jest bardzo kontrowersyjnym twierdzeniem to, że jeżeli rośnie liczba ludzi, potrzebuje nowych terenów, potrzebuje nowych zasobów, potrzebuje miejsca, gdzie zasadzi coś, gdzie będzie uprawiało, gdzie postawi dom i tak dalej. No a to musi stać się kosztem lasów, musi stać się kosztem zwierząt.
I ostatnio, akurat ostatnim kapitalnym przykładem tego, co może się stać i co się dzieje zresztą, jest decyzja podjęta przez Indonezję. Olbrzymi kraj, którego populacja obecnie przekracza 300 milionów, nie przekracza, wynosi około 300 milionów ludzi, o przeniesieniu stolicy Dżakarty, miasta kilkunastomilionowego, bardzo ciasnego, zadymionego i teraz niestety zalewanego przez rosnący poziom oceanu, w inne miejsce. No i jak pan sobie wyobraża przeniesienie miasta o takiej skali na Borneo, bo taka została podjęta decyzja, które to pomimo wszystko jest jeszcze dosyć gęsto pokryte lasem równikowym, spowoduje olbrzymią wycinkę tego lasu. Przy okazji zginą pewnie wiele setek, jeżeli nie tysięcy zwierząt i gatunków. Aby powstało miasto, aby powstały budynki, aby ludzie poczuli się na nowym miejscu dobrze. Ja w swojej książce przytaczam taki bardzo ciekawy, aczkolwiek utopijny pomysł Edwarda O. Wilsona o tym, żeby ludzkość pozostawiła 50% przestrzeni dla natury. Znaczy, żebyśmy ziemię w pewnym sensie zakopali taki skarb i zostawili 50% natury, ziemi na naturze. Pomysł jest ciekawy formalnie, natomiast wydaje mi się utopijny. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem raczej pomysłu Jareda Diamonda, że nic, co robimy, nie może się odbywać jakby w opozycji do ludzi. Musimy znaleźć taki sposób, żeby pogodzić interes rozwoju z interesem natury. On nie pisze, jak to zrobić, ale pisze o tym, że w każdy inny sposób spowoduje tylko napięcia i będzie nieskuteczny. Wracając jeszcze do samej natury, jakby opozycji człowiek-natura, to nawet to, co nazywamy obecnie naturą, na przykład w Polsce, jest już bardzo znacznie przekształcone. Pisze o lasach w Polsce. 60% lasów w Polsce to są lasy jednogatunkowe. To co nazywamy naturą, to są tak naprawdę farmy, sosny, bo to jest główny gatunek drzewa w Polsce, ustawionych jak żołnierzy, które to drzewa zostały zasadzone nie po to, żeby cieszyć oko, ale po to, ale dlatego, że rosną najszybciej i dostarczają najwięcej ilości drewna. Więc wyprawa w weekend do lasu, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, jest tak naprawdę wyprawą do sztucznej farmy hodowlanej drzew, które mają jak najszybciej rosnąć, żeby dostarczyć jak najwięcej materiału. Tak, tutaj z kolei przypomniał mi pan moje doświadczenia, kiedy po raz pierwszy zacząłem rozróżniać las od plantacji desek. Państwu bardzo polecam, po prostu myślę, że najlepiej właśnie jechać gdzieś w rejony czy do Puszczy Białowieskiej, czy do Puszczy Karpackiej, gdzie zachował się jeszcze las. Nie jest to plantacja desek. Wspomniałem na początku naszej rozmowy Petera Wallina. Publikowaliśmy jego wywiad w tygodniku Spraw Obywatelskich. Jestem fanem dzikości. To jest autor słynny w Polsce z książki Sekretne życie drzew. Bardzo Państwu polecam. Natomiast przechodząc dalej, cytowałem również Ślepe stado Brunera. Bardzo dobra powieść, fantastyczna, napisana w latach 70., ale autor był przewidział to, co na nas przewidział to, co w jakim miejscu jesteśmy w tej chwili.
I panie Marku, czy jest możliwe, żeby 200 milionów najbardziej rozrzutnych i marnotrawnych przedstawicieli naszego gatunku dobrowolnie ograniczyło swoją konsumpcję? Bo pan wspomina Diamonda, że tu trzeba pogodzić. No ale jak to pogodzić? Pogodzić tą naturę z tą chciwością czy chęcią po prostu posiadania przez oczywiście może nie wszystkich ludzi na Ziemi, ale jakiegoś procenta najbogatszych. A jeżeli tego się nie da ograniczyć, to co nas czeka w przyszłości? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Zaczynając od samego cytatu, ja tu się zgadzam. Jakby moim zdaniem elity nie rozwiążą tego problemu, dlatego że elity zajmują uprzywilejowane miejsce w danej strukturze i niby dlaczego miałby zmieniać się? Jakby zmieniły środowisko, to pewnie struktura by się zmieniła i hierarchia by się zmieniła. W związku z tym trudno mi odpowiedzieć logicznie na pytanie, dlaczego elity miałyby się zmieniać. Elity chcą, żeby się zmienili wszyscy inni poza elitami. I tutaj fantastycznym przykładem jest właśnie film, który też cytuję i który pewnie pan widział, zresztą był oglądany na całym świecie, był dostępny, Before the Floods, gdzie Leonardo DiCaprio podróżuje po świecie i pokazuje, jak topnieją lodowce, jak podnosi się poziom oceanu, jak niszczeje rafa koralowa. Ja, ale podczas rozmowy w Indiach na temat nowego sposobu, bardziej lepszego podejścia do środowiska, skonfrontowany z danymi dotyczącymi zużycia energii elektrycznej, gdzie jednoznacznie wychodzi, że przeciętny Amerykanin zużywa mniej więcej tyle, co 26-krotnie więcej prądu niż przeciętny Hindus, ale nawet w porównaniu z Niemcem czy Francuzem jest znacznie bardziej marnotrawny. Mówi, nie spodziewam się, żeby Amerykanie zmienili swój sposób życia, z którego są tak dumni. Jeszcze jednym przykładem bardzo niedawnym jest film Don't Look Up, gdzie mamy dokładnie ten sam motyw. Znaczy elity, widząc nawet bardzo realne zagrożenie dla Ziemi, z powodów różnych, ale przede wszystkim z powodu zwykłej chęci zysku, zaprzepaszczają tą ostatnią szansę. Ja przyznaję, że nie spodziewałbym się jakiegoś przełomu ze strony elit, jeśli chodzi oczywiście o czyny. Na pewno będzie dużo słów, natomiast ten przełom, jeżeli nastąpi, wydaje mi się, że może nastąpić tylko ze strony nauki, na pewno nie ze strony elit. Bo nauka jest blisko dzisiaj technologii. Czy w takim razie pan uważa, że technologia nas uratuje? Ja bym rozróżniał jednak między nauką i technologią. Technologia bardziej mi się kojarzy z takimi flashy wynalazkami jak Facebook. Natomiast faktem jest, że nauka, dzięki nauce, dzięki szczepionkom, antybiotykom, zbożom modyfikowanym genetycznie, nowym gatunkom zwierząt hodowlanych, bateriom słonecznym, energii atomowej, no dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Możemy się czuć bardziej komfortowo lub niekomfortowo w tej sytuacji, ale ogólnie dokonujemy jakiegoś obiektywnego postępu. Natomiast stricte to, co pan nazywa technologią, czy wynalazkami technologicznymi, na przykład, nie wiem, Facebook, no i moim zdaniem jakby nie popycha nas bardzo do przodu. Zmienia na pewno oblicze ludzkości, zmienia nasze podejście do wielu spraw. Natomiast czy to jest synonim postępu? Myślę, że bardzo specyficznie rozumianego. Ja bym się pod tym nie podpisywał. Nie sądzę, żeby technologia
Natomiast mam wiele szacunku i wiele, wiele nadziei związanej z nauką, raczej niż z technologią. Tu pan przytacza w swoim pytaniu przykłady jajka i mięsa sztucznego, o których się to obecnie mówi, no i oczywiście słynne robaki, które zostały wykorzystane przez polityków do różnych żartów. Myślę, że to wszystko na początku szokuje, pewnie później stanie się czymś modnym, a później stanie się czymś codziennym, ale to jest znacznie mniejsze obciążenie dla środowiska niż na przykład loty samolotami, a ograniczeniu lotów samolotami nie ma zbyt wielu osób, które by taki postulat wysuwały. Więc to raczej są szumy informacyjne niż rzeczywista nowa droga na przyszłość. No ale z drugiej strony tak się zastanawiam, bo mówi pan o nauce, o technologii. No, rozumiem, że naukowcy wymyślili, czy próbują przebić kwestię modyfikacji genetycznych, o których pan wspomniał. No to jest technologia bardzo zaawansowana, która z kolei te tak zwane nowe GMO, które są związane z takim terminem CRISPR, napędy genowe. O tych sprawach piszemy regularnie od kilku lat na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich. No to ta technologia przez część naukowców no jest uznawana za równie groźną jak bomba atomowa. I jakby widzi pan, że ta nauka też może nas zaprowadzić w ślepy zaułek, jeżeli ona będzie szła w takim kierunku trochę jak naukowcy pracujący przy projekcie Manhattan, którzy wymyślili bombę, skonstruowali bombę atomową, a później tego przynajmniej część z nich żałowała. To duży temat odpowiedzialności nauki, ale jakby skracając to bardzo krótko, ja nie widzę innej nadziei dla ludzkości niż nauka. Nauka oczywiście popełnia błędy i oczywiście może się mylić w niektórym wypadku, ale ma mechanizmy naprawiające w odróżnieniu od wielu innych dziedzin, na przykład polityki. Jest w miarę obiektywna, pracuje nad metodą. Więc jeżeli się mylimy, a błąd jest wpisany w naturę ludzką, to akurat natura posiada, nie natura, tylko nauka posiada coś takiego jak mechanizm korygujący. Tak jak nawiązując do urodzin Mikołaja Kopernika, proszę pamiętać, że układ, w którym to Ziemia była w środku wszechświata, był opracowywany przez najtęższe umysły swojego czasu. Tak, to był błąd z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy, ale ten błąd został skorygowany. Czyli ja pokładam największą nadzieję w nauce, bo nie wiem, w czym miałbym pokładać, jeżeli nie w nauce. No właśnie, to przypomina mi pan z kolei, ja tego nie mogę znaleźć źródła, kolega mi to kiedyś powiedział, że w latach 90. pisała, przeczytał o tym w Polityce, że filozof Heidegger twierdził, że przed zgubnym wpływem technologii może nas uratować tylko Bóg. Właśnie tego argumentu nie chciałem używać, bo jeżeli nie nauka, to tylko religia. Jakby religia nie ma mechanizmów falsyfikujących swoje własne założenia. Jasne. A dlaczego pana zdaniem tak mało miejsca poświęcamy w debacie publicznej pytaniu, czy jest nas za dużo? Pierwszy i chyba najważniejszy argument, czy powód, dla którego tak mało w Polsce poświęcamy tej kwestii, jest w ogóle, że w Polsce mało dyskutujemy. I tu, żeby było jasne, dyskusje, ja rozumiem, że to są wymiana poglądów, w których każdy z poglądów jest szanowany i wysłuchany.
w Polsce w ostatnich latach, przez wiele, wiele ostatnich lat, raczej etykietujemy i zwalczamy poglądy odmienne od naszych, a nie próbujemy wysłuchać argumentów i znaleźć argumenty przeciwne. Ja jestem, z racji tego, że język angielski jest mi dosyć bliski, jestem konsumentem kultury amerykańskiej, angielskiej i czasami można było zobaczyć takie debaty w BBC. One były bardzo formalnie przeprowadzone, czyli była publiczność, były dwie tezy, publiczność głosowała przed dyskusją, następnie odbywała się dyskusja, w której obie strony przedstawiały swoje argumenty i później publiczność znowu głosowała, żeby można zobaczyć było ilu z członków czy członków publiczności zostało przekonanych. To jest ten sposób, który bym polecał jako wzór. U nas sprawa zaczyna się oczywiście od szkoły, gdzie dyskusji nie ma. Szkoła jest kształtowana przez polityków. Większość z naszej klasy politycznej czy elity politycznej to niestety, ale historycy. Ich fascynują tematy historyczne raczej niż fizyka, demografia czy którykolwiek z innych przedmiotów. Więc koło się zamyka. Jakby nie kształcimy tego w szkole, szkole na tym nie zależy. I później w debacie publicznej nie mamy dyskusji, tylko mamy etykietowanie i tak naprawdę dyskusja to u nas wygląda na tym, że jedna strona musi wygrać, a druga przegrać, a nie musimy dojść do jakiejś uniwersalnej czy lepszej prawdy niż poprzednio. I to jest powód jakby metodyczny. Powód merytoryczny jest taki, że my, jak pan wie, w Polsce borykamy się z dokładnie odwrotnym problemem. Nasza populacja maleje dosyć szybko. Z 38 niedługo będzie 37, a później 36 milionów. Dzietność kobiet w Polsce wynosi 1,3, czyli prosta zastępowalność to jest 2,1. I jest coraz więcej rozwodów, coraz więcej związków nieformalnych, a wszystkie inne formy niż normalna rodzina ma dzietność mniejszą, więc nie spodziewajmy się, że przyrost ludności nastąpi. Jedynym sposobem na przyrost ludności w Polsce jest prawdopodobnie imigracja. Imigracja w Polsce jest tematem trudnym, żeby nie powiedzieć bardzo trudnym. Dodatkowo jeszcze oczywiście dochodzi do tego wynik pandemii, gdzie mieliśmy nadmiarowo 100 tysięcy więcej zgonów, więc to tempo zmniejszania się populacji polskiej jest jeszcze szybsze. Zresztą charakterystyczny nie tylko dla nas, to jest cały region Europy Wschodniej, Ukraina, Rosja, Białoruś, Czechy itd., itd. Więc dyskusja na temat, czy jest nas za dużo w Polsce, byłaby dyskusją na pewno politycznie niepożądaną. A tak jak wspomniałem w pierwszej części, my etykietujemy raczej niż dyskutujemy. I ostatnie pytanie. Jakie książki, filmy, analizy pan poleca w temacie, o którym rozmawiamy i czy książki popularno-naukowe to gatunek, który pan poleca? Pierwsza sprawa, książki popularno-naukowe powinny być zdecydowanie bardziej, moim zdaniem przynajmniej, powinny zdecydowanie bardziej powiedzmy omawiane w Polsce niż są, a to z bardzo prostego powodu. Obecne badania są bardzo szczegółowe, natomiast książki popularno-naukowe dają takie tak zwane big picture, czyli dają spojrzenie na dany problem z wielu punktów widzenia. Gatunek bardzo niedoceniany, słabo dyskutowany też, chyba nawet nie ma żadnych nagród, więc literatura przede wszystkim króluje, nazwijmy to powieści i inne. Co do książek, które bym polecał, to ja oczywiście poświęciłem temu cały jeden rozdział, ale najważniejszym i kluczowym dla mnie autorem przy pisaniu tej akurat książki był Jared Diamond. Szczególnie dwie pozycje: Collapse, How Societies Choose to Fall or Survive,
albo również tłumaczony na polski, Strzelby, zarazki, maszyny. To jest naukowiec, który przez wiele lat badał plemiona na Papui Nowej Gwinei. Jest to osoba o dużym autorytecie, a poza tym geograf, co nas zbliża. Książka, którą bardzo bym polecił, wydana dobrych kilka lat temu, jest Demografia, współczesne zjawiska i teorie, autorstwa Okulski i Fichel. Ale niestety to raczej rzadkość. Większość źródeł to źródła anglojęzyczne i z takich źródeł bardzo bym polecałbym na przykład to Oświecenie akurat wyszło. Oświecenie to akurat ta książka, która trochę łagodzi te negatywne spojrzenie na obecny stan ludności na świecie, bo mówi, że jednak postęp się dokonuje się we wszystkich tak naprawdę dziedzinach życia. Bardzo polecam, to bardzo lubiany przeze mnie gatunek, oczywiście filmy science fiction, na pewno kultowy Matrix, sam w sobie ciekawy i przełomowy, rozwiązanie problemów na przeludnienie, to film Elysium, taki elity, reszta świata. Bardzo dobry film Pomniejszenie, gdzie ludzie są zmniejszani mniej więcej do 15% swoich obecnych rozmiarów, co powoduje, że stają się raz zamożni, a dwa znacznie mniej obciążają środowisko. Ostatnio, mimo że to film akcji, ale pokazywał bardzo pragmatyczny sposób rozwiązania nadmiernej populacji, to Kingsmeni. Nie wiem, czy pan oglądał, bo to film taki raczej lekki, ale... Słucham? Nie oglądałem. No więc tam pomysł jest dosyć prosty. Znaczy, poprzez wszczepianie chipa, który jest jednocześnie chipem do telefonii komórkowej i daje bezpłatny internet na całym świecie, ten sam chip miał pobudzać ośrodek agresji i miał powodować, że ludzie po prostu, większość z nas się zabijała nawzajem. A oczywiście najbogatsi elita zostawali na świecie z znacznie większą przestrzenią do życia. Ale absolutną klasyką, książką starą, ale bardzo wizjonerską i bardzo niewspółczesną, tylko pokazującą stan życia i naszej cywilizacji, jest oczywiście Nowy Wspaniały Świat Aldousa Huxleya. Nie będę opowiadał jej ze szczegółami, bo każdy może sobie kupić tę książkę, ale ogólnie pomysł polega na tym, że nasz los, czy los każdego człowieka, decyduje się już w momencie narodzin. Już na łóżeczku wiemy, czy ktoś będzie alfą, betą czy ypsilonem. Starzy chcą być tacy jak młodzi, zabawa jest najważniejsza, a media kształtują nasze gusty. No i jak te parę rzeczy sobie ktoś uświadomi, no to przypomina to bardzo naszą współczesną cywilizację, bo obecnie również w zasadzie wtedy, kiedy się rodzimy, nasz los w znacznej części już jest zdeterminowany poprzez to, w jakim kraju się rodzimy, w jakiej rodzinie się rodzimy, czy rodzimy się jako jedynak, czy jako dziecko rodziny wieloletniej. Ogólnie rzecz biorąc, i w tej książce, i w życiu, można powiedzieć, że w życiu trzeba mieć mnóstwo szczęścia, żeby się dobrze urodzić. No tak, w zeszłym roku obchodziliśmy 90. rocznicę ukazania się Nowego Wspaniałego Świata. Polecam Państwu materiały, które publikowaliśmy w tygodniku na temat Huxleya. Ja tylko wspomnę dla tych, którzy nie operują zbyt mocno, zbyt dobrze angielskim, że Diamonda Upadek również wyszedł po polsku, na szczęście, chociaż jest trudny do kupienia.
No i jak najbardziej w naszym dziale książki w tygodniku spraw obywatelskich część z tych pozycji, o których była mowa, Państwo odnajdziecie, a szczególnie też polecam książkę Krótka historia postępu, którą ostatnio też promowaliśmy w ramach tygodnika. Dobrze, panie Marku, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Marek Lechowski, autor książki Czy jest nas za dużo, którą bardzo państwu polecam. Panie Marku, dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.